Cześć, w tym krótkim wideo chciałem przekazać kilka informacji na temat czegoś, co ostatnio zajmuje mnie w prawie 100%, czyli na temat szkoły podcastingu. Opowiem o tym, czym jest szkoła podcastingu, jaki jest pierwszy kurs, który nazywa się łatwy podcasting i co w nim się znajduje. Jakie kursy będą w szkole podcastingu, ile to kosztuje, kto prowadzi kursy, jak długo dostępne są materiały w kursach online. No i co jeszcze można ciekawego zrobić, będąc w szkole podcastingu i po co to jest. Szkoła podcastingu znajduje się pod adresem, który tutaj jest na planszy: edu .pl. To jest platforma, która udostępniona mi, czyli szkole, została przez Piotra Peszko. Pozdrawiam Cię, Piotrze, i bardzo dziękuję za to. Platforma, dzięki której można naprawdę bardzo intensywnie i świetnie prowadzić kursy i świetnie się z nich uczyć. Zobaczcie, jak wygląda strona, na której można się zalogować. To jest strona główna. Po prawej stronie znajduje się uje się miejsce do logowania się. No i tutaj są informacje na temat szkoły podcastingu. Tutaj prawdopodobnie będzie to, to to wideo, które teraz nagrywam, żeby można było się z nim zapoznać. Ale co dalej tutaj jest? Jest słownik podcastowy, to bardzo fajna rzecz, która będzie przydatna każdemu, kto zajmuje się podcastingiem i chce komuś przekazać na przykład jakie co, co znaczy konkretne jakieś pojęcie, których nie ma jeszcze w, w normalnych słownikach. Natomiast już tutaj w słowniku podcastowym można zobaczyć wiele takich zagadnień. Zobaczymy, zobaczmy, co to jest na przykład anchor, co to jest audycja, w odniesieniu do podcastingu, oczywiście. Mogą być również różne definicje jednego słowa, więc tutaj audycja występuje w dwóch, w dwóch wersjach co to jest Avesound, na przykład, wiecie co to jest? Co to jest czytnik podcastów, co to jest FitBurner, co to jest hosting, na razie tych haseł tutaj nie jest zbyt wiele, ale będzie ich coraz więcej i słownik będzie się wzbogacał. Oprócz tego, jest tutaj taki forum, dzięki któremu możecie zadać pytanie, nie będąc jeszcze na żadnym kursie, nic jeszcze nie płacąc, po prostu można zapytać na przykład o to, co chcecie wiedzieć na temat szkoły podcastingu. I oprócz tego, jest tutaj jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, zgłoś zapotrzebowanie na kurs. Jeśli nie ma kursu, który was Was by interesował, to po prostu wchodzimy na tą stronę. Zapotrzebowanie na kurs, i tutaj są wątki, w których można uczestniczyć. Można odpowiadać na te wątki po prostu klikając odpowiedź albo po prostu no ale to dopiero po zalogowaniu się. Teraz, jak widzicie, nie ma takiej możliwości, żeby odpowiedzieć. Jest tylko stały link, jest informacja o tym, że do najbliższego kursu online. Podcast, znaczy łatwy podcasting, to właśnie można się zapisywać, zgłosić się, że jest się chętnym. No i jeśli zgłoszą się przynajmniej trzy osoby, to kurs odbędzie się. To jest kurs najtańszy na świecie, kosztuje 99 zł brutto, więc mam nadzieję, że w marcu również wystartuje kolejna edycja. No ale to zależy tylko od zainteresowanych, oczywiście. Jeśli chcecie wziąć udział w takim kursie, no to gorąco. Co zapraszam. Co to jest właśnie ten kurs? Łatwy podcasting, bo to jest pierwszy kurs, ale nie ostatni. Oczywiście jeszcze będą inne kursy. No, a w każdym razie to jest kurs dla początkujących, który ma 12 lekcji. Każda lekcja jest opisana w czterech zeszytach, to znaczy nie każda, tylko cztery zeszyty opisują wszystkie te lekcje. Dostajecie je w formie PDF-a i można sobie nawet na telefonie komórkowym oglądać te PDF-y, bo one są tak sformatowane, że są czytelne. To nie jest kartka A4, która ma małe literki i trzeba powiększać, tylko po prostu jest od razu na smartfonie, można to czytać. To są takie od razu notatki z tego kursu i łatwo dzięki nim no, przejść cały ten kurs. Łatwy podcasting, czyli nie potrzebujecie żadnego nowego sprzętu, nic nie potrzebujecie kupować, ale dzięki temu, że ten kurs przejdziecie, będziecie wiedzieć od początku do końca, jak stworzyć. Kanał podcastu. No, oczywiście, narzędzia to będą: to będzie smartfon, będzie jeden program, który trzeba sobie doinstalować, no i jeszcze parę innych narzędzi, które są dostępne bezpłatnie. W internecie i można je bez problemu znaleźć. Kolejna rzecz, jeszcze opowiem może o tym, czym jest szkoła podcastingu. Szkoła podcastingu powstała po moich doświadczeniach z kursem online podcast w 7 dni. <laughs> Przepraszam bardzo. Kurs, podcast w 7 dni. Myślałem, że będzie można, jak gdyby, ukończyć całą edukację podcastową po tym jednym kursie. I takie było moje założenie: żeby ktoś, kto przejdzie cały ten kurs, żeby naprawdę wiedział dużo rzeczy na temat podcastingu. Ale okazało się, że to wcale nie jest potrzebne studentom uczącym się. Każdy ma troszeczkę inne potrzeby. Niektórzy będą nagrywać w terenie i chcą mieć przenośny sprzęt. Niektórzy chcą nagrywać przez internet rozmowy, przez Skype'a albo w, inny, w jakimś innym komunikatorze. Są też tacy, którzy chcą po prostu mieć na biurku u siebie i mówić do mikrofonu i w ten sposób tworzyć podcasty. Każdy z tych pomysłów potrzebuje innego sprzętu, potrzebuje też inne oprawy, i no, jest bardzo dużo różnic i można naprawdę wydać całą masę pieniędzy, a potem okaże się, że ten sprzęt wcale nie jest potrzebny, dlatego postanowiłem zrobić kilka kursów dla początkujących to jest pierwszy łatwy podcasting, później będzie troszeczkę bardziej skomplikowane, i druga część to będą kursy dla zaawansowanych i tam będzie można się dowiedzieć, jak obrabia się dźwięk, na przykład w specjalistycznych programach. Które albo są bezpłatne, albo trochę kosztują, albo w ogóle dużo kosztują, bo niektórzy chcą po prostu robić to świetnie. I jakie kursy będą w szkole podcastingu? Szkoła podcastingu no, ma być kompedium różnych kursów na temat podcastingu. Będą kursy, które dotyczą takich zagadnień bardzo prostych i też bardzo skomplikowanych, ale za każdym razem, przy każdym kursie będę czuwał nad tym, żeby te kursy były dobrze i rzetelnie zrobione, tak żeby rzeczywiście można było wynieść z nich jakąś wiedzę. No i jakie kursy będą, to zależy również od Was, dlatego że, tak jak już mówiłem, możecie zgłosić zapotrzebowanie na kurs. Jeśli chcecie się czegoś konkretnego dowiedzieć i będzie kilka osób, które chcą się też tego dowiedzieć, no to taki kurs powstanie. Kto będzie prowadził te kursy w szkole podcastingu, no to jest dla mnie tajemnica i zagadka. Będę namawiał tych, którzy już to robią, żeby włączyli się do szkoły podcastingu ze swoim kursem, bo poznając tą platformę Moodle, na której jest oparte, oparta cała szkoła podcastingu, no, dowiedziałem się, że jest to fantastyczna platforma, która pomaga wykładowcom i pomaga studentom w uczeniu się. Także jest, jest tutaj duże pole do popisu dla tych, którzy już mają własne kursy albo mają pomysł na własny kurs, żeby zmieścić się w tych ramkach, bo to pomaga i studentom, i wykładowcom osiągać sukcesy. Ile kosztuje kurs w szkole podcastingu? Samo zapisanie się do szkoły podcastingu nic nie kosztuje. Można się po prostu zarejestrować, już jest kilkadziesiąt osób zapisanych. W pierwszym kursie łatwy podcasting wzięło udział 11 osób, także całkiem sporo. A pozostałe osoby widocznie czekają po prostu na to, aż będzie kurs jakiś dla nich. Także bądźcie na bieżąco, zapiszcie się do tej szkoły podcastingu i wtedy będziemy mieli po prostu bliższy kontakt ze sobą. Tam jest taki wewnętrzny newsletter. Ja mogę łatwo wysłać do Was te informacje o nowych kursach, i też liczę na to, że będzie jakaś interakcja, że będziecie zgłaszać zapotrzebowanie na nowy kurs. Kto prowadzi kursy, no na razie ja jestem jedynym prowadzącym i twórcą jednocześnie, ale to są dwie rzeczy, które będą prawdopodobnie z czasem oddzielane, to znaczy, ktoś może stworzyć kurs, a ktoś inny może prowadzić ten kurs. No, wyobrażacie sobie, że prowadzenie. Powiedzmy, 35 kursu przez jedną osobę może być męczące. Dlatego wtedy pewnie znajdzie się ktoś chętny, kto, kto ze świeżą taką energią będzie chciał prowadzić taki kurs. I pewnie, pewnie liczę też na to, że takie osoby same będą się zgłaszać i będą mogły prowadzić kurs. A twórcą kursu może być zupełnie inna osoba, ale może to być jedna osoba, tak jak ja to teraz robię, że. Stworzyłem kurs łatwy podcasting, no i przez te kilka, może kilkanaście edycji będę go prowadził, tak żeby doprowadzić go do takiego momentu, żeby, żeby mógł ktoś inny uczyć w tym, w tym kursie. Dlatego no, tutaj jest olbrzymie pole do popisu i dla tych, którzy chcą uczyć, i dla tych, którzy chcą tworzyć. Jak długo dostępne są materiały do poszczególnych kursów, to musicie po prostu zajrzeć w opisy tych kursów. Tam wszystko jest napisane, wyszczególnione. No i warto się zapoznać z takim opisem przed rozpoczęciem kursu, bo potem no to już tylko jest konsekwentnie wszystko realizowane. W przypadku łatwego podcastingu tego kursu, materiały są dostępne. Kurs zaczął się w lutym. Materiały będą dostępne do 21 marca. Natomiast w tej chwili, jak już jest ponad połowa, 20 dzisiaj lutego, już wszyscy właściwie skończyli ten kurs. Materiały są jeszcze dostępne. No i czekam na końcowe efekty. Już słuchałem kilku podcastów. I tylko się zastanawiam, czy to rzeczywiście będzie wypuszczony już zerowy odcinek pilotażowy, czy na razie to jest tylko taka przymiarka, bo łatwy podcasting jest po to, żeby po prostu przećwiczyć. Są gotowe sygnałówki, gotowe intro, gotowe outro, z którego można skorzystać po prostu, żeby tylko. Przećwiczyć to. No i gorąco zachęcam wszystkich, którzy interesują się podcastingiem i mają konkretne jakieś wymagania, żeby zgłaszali się do albo na kurs już Łatwy Podcasting, albo żeby zgłaszali zapotrzebowanie na jakiś inny. Kurs, którego, który był im bardziej pasował, niż taki łatwy podcasting, bo chcą na przykład coś konkretnego wiedzieć. Jeśli będą zainteresowani, to takie kursy powstaną. Powstaną kursy dla zaawansowanych, w których będzie można się dowiedzieć, co więcej. Jak już robię podcast przez powiedzmy 30 odcinków, co ja dalej mogę zrobić z tym podcastem? Jak to tutaj usprawnić? I to będzie też możliwe. Planuję zrobić takie przesłuchania podcastów, które są już gotowe, ale to będzie właśnie dla zaawansowanych w tych kursach, które będą w dalszej kolejności. Na razie skupiam się na tym, żeby zachęcić jak największą liczbę osób do tego, żeby spróbowali, żeby spróbowali stworzyć własny podcast i. Bawili się tym, bo to jest fantastyczna zabawa. Także to są wszystkie informacje. Ja jestem dostępny, oczywiście, i w szkole podcastingu, i na stronie podcast, jak to się robi, w grupie naszej, która, w której no, wymieniamy się też mnóstwem naprawdę ciekawej wiedzy. Zapraszam Was również na taki cykl spotkań. Kto pyta, mniej błądzi. On się będzie odbywał prawdopodobnie raz w tygodniu na na stronie Studio Podcast, tam będzie planowana taka, takie spotkanie na żywo, i podczas tego spotkania na żywo będę odpowiadał na pytania, które zbiorą się albo w grupie, albo w inny sposób pozbieram po prostu z różnych miejsc pytania na temat podcastingu, i właśnie w tym live'ie będę odpowiadał. No, ale pierwszeństwo będą mieli ci, którzy zgłoszą się w trakcie tego live'a, na razie planuję to na 20 w niedzielę. Zobaczymy, jak to w kolejnych niedzielach będzie wychodzić, bo już mam trochę planów, które mi to pokrzyżują. Ale jeśli będziecie na bieżąco z informacjami, z tymi live'ami, które pojawiają się na stronie studio podcast, no to będziecie mogli. Podążać i e, dzięki temu e, dużo więcej się dowiedzieć i odpowiedzieć, i uzyskać odpowiedzi na Wasze pytania. To na razie wszystko. Zapraszam gorąco do zapisania się do szkoły, podcastingu. Do zobaczenia w szkole.